Witajcie, witajcie, a my kontynuujemy już naszą rozgrywkę od miejsca, w którym żeśmy się zatrzymali w poprzednim odcinku. Cieszę się, że oglądacie, cieszę się, że jakieś komentarze się pojawiają. No i cóż, lecimy dalej. No to i lecimy w dalszą podróż, tak jak nam tutaj. After all those years in the underground, the air of the surface seemed incredibly fresh, intoxicating. But that was not what had caused the crew's euphoria. Our journey finally got a definite purpose provided by the transmission from the government bunker in the Urals. For 20 years, we thought that neither the government nor military high command had survived. Turns out they're still around. Where were they while we were eating each other alive in the metro? We'll have a lot of questions for them once we reach Yamantau, if we reach it. The ruins of our country are under enemy control, according to Miller, and we'll have to fight through to our goal. A small team against the occupation armies? What are the chances that we'll succeed? That we'll get some answers? Froze anything off yet, darling? Here, let's warm you up a little bit. So, what do you think our chances of getting to Yamantau alive are? Spokojnie. It's the only thing on my father's mind. How to earn his forgiveness, get back to Metro and his old life, the life you had always been running from. And to think, I never believed you. Ano, widzisz. And now I'm looking at this fog, thinking it could actually be hiding our new life from us. By the way, we should be approaching the bridge soon. No i się zbliżamy. Damn it! A campfire! People! There are people there! Hit the bridge! O, strzelają do nas, ładnie nas przywitali, nie ma co. Shots fired! Four bogies on a trolley! Artyom, you should probably get to the bridge. No idę, idę. Are you all right, Artyom? How bad is it? Can we move? No, we're stuck. Ah, shit. Damn fog. Seems we ran through someone's roadblock. Who was it? Any uniforms? None. They were wearing rags. Just some old farts. Old farts, huh? That's just the perimeter guard. They could have put anyone there, even women and children. Do you really think we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run into them much earlier. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. This looks peaceful. A village and a church on the water. We need intel. Here, Artyom, I put a mark on your map. Get there and find out what you can about that bridge. Taking a prisoner would be ideal. Anna, you cover him. Yes, sir. May I go with Artyom too? As backup? No. Until we figure out our situation, you are not to take a step away from the Aurora. These two can handle themselves just fine. Yermak, when can you get the Aurora running again? I don't know yet. Guard check on that cylinder, but... A full day, at least! I see. Get to it, then! Spartans, let's prepare the Aurora for a defensive action! Stepan, Damir, get the perimeter! I'm on it! Yes, sir! Duke, I need you to recon the immediate area! Got that, sir! Idiots, you give him cover from the Aurora! Yes, sir! Sam and Alyosha, stay in reserve! Yes, sir! Don't forget your notepad, Artyom. Wait, am I not trustworthy anymore? I'd tell you if it was the case, Sam. Now, cut the chatter! Oh, jest mapa.
Czyli tutaj sobie... Aha. Mamy swoją aktualną misję. A tu możemy przybliżyć. No dobra. Let's go, Artyom. No chwilę, moment. Może tu jeszcze coś z kimś, jakiś dialog nawiążemy. Coś nie bardzo widzę, rozmowni towarzysze. W tej sytuacji. Don't forget your backpack. It's a new model. A portable workshop, so to speak. The manual is inside. Okej, okay, dzięki. It doesn't come with crafting materials though, so keep an eye out for those. Let's move out, Artyom. Okay. Just be careful out there. Dobra. Sure thing. Well, that's all. Good luck, guys. I gotta say, that was one flimsy roadblock. Tu ta bariera. Well, they didn't look like army men at all. Just old men. Aha, mamy tylko tą broń i tą. No dobra. Czyli możemy sobie przełączać między jedną bronią a drugą. No na to wychodzi. Tędy schodzimy? No dobra. A, czyli mamy zjeżdżalnię. Nie wiem, co to. Sprawdzę. Może tutaj coś... O, coś możemy zebrać już. I widzimy, tutaj zbieramy chemikalie, jakieś tam narzędzia, czyli rzeczy mechaniczne, metalowe i coś jeszcze. Tylko nie zauważyłem, co to było. Wszystko trzeba dokładnie, wiecie, eksplorować w tej grze. O, jakieś naboje, czyli części do broni. Bo zawsze coś tutaj się ciekawego może znaleźć, co nam będzie potem... O, tutaj chemikalia mamy. Co nam potem będzie przydatne. Przytrzymaj I albo L, nie wiem, co to za literka, by tworzyć przedmioty zużywalne i modyfikować broń. O, tu też coś mamy. 14 tych mechanicznych rzeczy metalowych. O, tu byśmy przegapili jeszcze, widzicie? Jak trzeba dobrze szukać. No już idę. Anno, sekundkę jeszcze. Już wychodzę. Lepiej wolę wyjeżdżać, dokładnie wszystko przeczesać, niż coś ominąć. Nie gramy tutaj na akord. No i co? That electric tower there looks like a perfect sniping position. Let's go. Który słup mówisz? Ten? No może. Jakaś chorągiewka ze szmaty zrobiona. Tu nasza Aurora. Mogę zapisać grę w menu pauzy. No dobra, zapiszmy, jeżeli można. Szybki zapis, na wszelki wypadek, gdybyśmy stracili życie, to będzie można się od tego momentu wczytać i kontynuować. No zobaczmy najpierw, co tutaj może jest. Są jakieś ogródki działkowe, ale tu chyba nic nie znajdziemy, słuchajcie. Coś mi się tak wydaje. O, patrzcie, ciągnik rolniczy. Nie można tu wskoczyć. A tam dalej, zobaczmy jeszcze. Poczekaj, Anno, chwilę. Ja muszę tutaj pozwiedzać. No cóż, jak pożre żonę, to ja sobie znajdę następną. No cóż.
widzicie? Mamy już tutaj coś znalezione. Jakieś fanty. O, patrzcie. Królik? Zajączek? Do norki wskoczyło. O kurde. Czyli żyją tu jakieś zwierzątka. Czyli tutaj jest w miarę okej. Nie ma jeszcze jakiegoś tam chyba promieniowania czy czegoś. Bo inaczej te stworzenia by nie występowały tutaj. Zobaczmy, co jest tutaj, patrzcie. W tym domu opuszczonym. O, prawda, chemia. Jakiś obrazek świętych. No i to chyba... O nie, nie tyle, patrzcie. Możemy sobie zamienić, czekajcie. Może to zamienimy z tym? A to rozmontujemy. O! I mamy w tym momencie tłumik i tę lepszą strzelbę. Bardzo fajnie. Ktoś ja się przyłączę na to. Mimo wszystko. Najwięcej tu nic nie ma. Szkoda, że tylko dwie bronie można nosić. Jedną z nich zamienić. No dobra, gdzie tu jest... Anna w tym momencie. Nie, no tutaj coś mi jest jakiś punkt podświetlony, że coś ja muszę tutaj zrobić chyba. Na tej mapie jakiś znacznik. Gdzież ja w te haszczory się wdałem? O, jest Anna, dobra. Jeszcze wejdźmy tutaj, zobaczmy. O, proszę. I chemia, i metal. I chemia znowuż. Kolejna chemia. O! Jakieś rzeczy metalowe. Co, nie mogę tu przejść tędy? No to by wychodziło, że nie mogę. No. Gdzie ty chcesz się wdrapywać? Poczekaj, gdzie ty chcesz się wdrapywać, Anna? Co ty wymyślasz? A, ty na to chcesz wejść. Dobra, dobra. Aha, to ona o tym mówiła, o tej wieży. O tym słupie, że to dobre miejsce by było, no. Faktycznie. A my damy radę się tu wdrapać? Chyba niekoniecznie. To tylko mogą takie sprawnościowe rzeczy chyba kobiety uskuteczniać. No dobrze. Dobrze, w takim razie wsiadamy do łódki. I płyniemy! Aha, sterowanie było SD i E, żeby opuścić łódź. No dobrze. Tu możemy płynąć, tu jakieś stwory. Może omijmy te stwory, wiecie co? Okej. O, wrona. Pasażer na gapę. A, faktycznie jest. Dobra. Dobra, dobra, spoko. Kra. Tędy nie przepłyniemy, bo bym chciał to najchętniej ominąć. O, ktoś jest. Of truth. We are a peaceful lot, so please keep your weapons sheathed. Okay. And welcome. No dobra, pójdźmy dalej.
O! Oh. Think of my friends and my daddy. Satan's spawn. You bring the Lord's wrath upon us. Rather, we have to suffer their presence. That would teach them. Yes, they are not worthy of the protection of the Tsar. Exile them. Make them repent. Patience, brothers and sisters. Patience and tolerance. For ye must accept thy neighbors like the Lord accepts thee, to truly turn their hearts from sin towards the heavenly bliss of true faith. So let us forgive the child, for she knows not the folly of her words. Let us forgive, brothers. Let us pray for the souls of the sinners. And let us forgive the child as the Lord forgives us. Amen. 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 Embrace salvation. Reject the folly and the sin. Reject the folly and the sin. Embrace salvation. Embrace salvation. Amen. Reject the folly and the sin. Reject the folly and the sin. Amen. Amen. Embrace salvation. Embrace salvation. Amen. Reject the folly and the sin. Reject the folly and the sin. Reject the folly and the sin. Amen. Reject the folly and the sin. No, płyniemy dalej. Możemy tu wyjść. O! Co ja zrobiłem? Uwięził heretyka? Co on pierdzieli? No idziemy na górę, jak nas Nastia woła. Zamknięte. Mama, it's him! The man from the train! He's here to save us! I can't believe this! I had all but lost hope! We're not from here either! Silantius locked us up here a year ago! Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Oh, it's the bridge guard! Silentius fooled them just like the locals, but unlike them, the bridge guard have guns. Run! There's a way out down here, and there's a boat at the dock. We also have one, but it's too small for all of us. Huh. Go! No dobra, biegnę. Czekaj, kurczę, którędy mam iść? Tędy mam za ten. Aha, no dobra. Którędy mam iść?
Muszę to łódź znaleźć gdzieś. O kurczę. Teraz może go ogłuszymy tylko. I spróbujemy zejść na dół. Po cichutku. O, następny pacjent. O, będę tu przejść. Tędy nie wyjdę. Wolałbym jak jakoś wyminąć, ale nie wiem jak. Świniaki. Artyom, I can't cover you when you're inside. I'm changing position to meet the woman and child. I know you can handle this just fine. The devil is looking out for his spawn. We have to find him, my children. Nie ma tu nikogo? Nie ma. Oh. Shield us from sickness of the body and strengthen it as we strengthen our spirit. And strike down those amongst us that defile the world. Chciałbym to zgasić jeszcze. O. Chyba mnie zauważyli, wiecie? Albo i nie. Udało się ich zgubić. Wszędzie świecą tylko jakimiś jakimiś świeczkami, no bo oni nie uznają elektryczności. O, tu coś mamy. A, woda po wyjściu z toalety. No tak. Dobra. Tu żeśmy przeszli, ale gdzie mamy iść dalej? Tu jest koniec tego. No tu więcej nic tu nie nazwojujemy. No, musimy iść na górę niestety. O, tu jakieś drzwi są, patrzcie. Is that you, Dania? Could you walk me to the loo? Spoko, nie ma problemu. No to już, chodźmy. No jak mam cię... Jak mam cię, babciu, zaprowadzić? Is it you, Boris? You could walk me? No jasne, że cię zaprowadzę, chodź. Jejku, jak ja mam go zaprowadzić? Look, just walk away. It's bad enough as it is. What's going on? Dobra, idziemy. Chyba jej nie pomożemy. Co, nie mogę tego zgasić? Mogę, tylko trzeba się inaczej ustawić. Dobra. A tędy co, jak wyjdziemy? O, łódka jest nasza, patrzcie. Dobra, wsiadamy w łódkę. No i gdzie tu mamy płynąć? Aha, czyli prosto przed siebie, dobra. No i udało się bez rozlewu krwi. Bardzo fajnie. Dobrze płynę? No trochę bardziej w prawo może. Great job, Artyom. You are like a real ninja. So I've got to take Katya and Nastya to the Aurora. So see you there.
Okej, dzięki. Czyli tam płyniemy sobie. O kurde! No nie! Co to ma być? Uff! O kurde! Zabiłem i to dalej niby żyje? A niech to. No widzę, widzę. Już płynę. O kurde, znowuż coś. No nie. O, patrzcie, co to było. O, ja pierdzielę. Pożarło łódkę. Pożarło łódkę. Uff. What the fuck was that? A whale? It's fucking huge. Ojejku. The old man sent me out as a forward sentry. Told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. And so you subdue the occupation forces peacefully with a holy cross and a prayer. Anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Tough luck there. Why does everybody else get fun missions? The colonel does criticize you and all, but he gives you all the best action. Is this his way of showing affection or trying to get you killed? But I have to say it's unfair. I've been dragged out of Moscow and for what? Stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass. Here though, we do have a chance of finding some loot. There is this plane there. Just leave something for me. I'll have to stay longer, I suspect. No spoko. Dobra. The shrimps are giving me trouble though. I wish I could somehow talk to that catfish into chomping all those water bugs. How did Mowgli talk to the animals, I wonder? Speaking of Mowgli, we have the same blood type, you and I, haven't you noticed? No być może. Well, I guess you have to go now, Artyom. I feel your father-in-law training his binoculars on us to turn us into okay. Of salt. Już otwieramy mapę. Czyli idziemy tutaj, gdzie znak zapytania, żeby zebrać fanty, a potem tam w kółeczko X, co jest zaznaczone. No dobra. Co my tu znajdziemy? O, tam się ogień pali w środku, patrzcie. Śnieg. Czekajcie, do środka musimy jakoś się dostać. Może tędy? Nie, chyba nie tędy. Trendy możemy tam wejść? Tędy? O, jest wejście, dobra. Tu jest jakaś skrzyneczka, która może się okazać skrzyneczką pełną i właśnie tak jest. Dobra, tu mamy chemikalia, dobra. Tu jakaś lampka, to niech się pali. Oj, coś rozdeptałem, ale to przypadkowo. O, mamy magnetofon, słuchajcie. Włączymy.
should have landed on that field. We were still flying, and it looked like we could have gone on for some time. And then that damn power line. Not really, what difference does that make anyway? We're not getting to Moscow from here, that's for sure. I don't really give a damn. I'm all alone, but the others, they have relatives there. Ulepszenie do ekwipunku. Musimy znaleźć warsztat, żeby zamontować. Jakiś kompas był, czy coś? Jakaś busola? Tu dalej już chyba nie możemy wejść. No cóż. No zapalmy, niech się świeci. Lampka. Tu już, a, tu jeszcze nie żeśmy tego nie zebrali, patrzcie. O proszę, ile towaru. No dobra, no tyle chyba. Bo coż tu więcej. Czyli co, wracamy na Aurorę. Może te stworzenia ominiemy? Tu gdzieś jakieś strzały? O! Gdzieś to strzelają, patrzcie. Chodźmy tędy. Myślę, że tędy wyjdziemy, albo i nie. Chociaż nie, tam była ta ślizgawka, żeśmy się... Zjeżdżalnia, gdzie żeśmy się ześliznęli. Natomiast tutaj czy wyjdziemy? No zaraz się okaże. O, tu jakiś wagon jeszcze jest, patrzcie. Wejdziemy do tego wagonu? A, coś marnie to widzę. A może? Czekajcie, jak tam wejść. O, weszliśmy. Udało się. Mamy jakieś suweniry. Tu też coś było. A tam? Nie, no tam to już chyba się nie dostaniemy. A nie, dostaniemy się. Tylko, że tu nic nie ma. No dobra, wyłazimy stąd. Uff. No jestem z powrotem. You're alive. No żyję, żyję. Impressive after the horrors Duke told us about. A tam. Let's go. Dad's talking to Katya right now. Aha, czyli z tą. They are so nice. Both Katya and aha, czyli ta Katya i ta jej córeczka, co? Medical training will come in handy. Thank you for the information, Katya. But there is one more question I need to ask. But of course. What do you know of the occupation forces? Huh? I'm sorry, I don't quite get what you... So, you've never seen any foreign army in this area? Kurczę, czego na nią krzyczy? No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. Artyom, a moment. Thank you, Artyom. If not for you, we'd never have escaped that place. They were so busy looking for you. And then Anna picked us up. Yes, Uncle Artyom. Thank you. And your wife is great. She's kind, really strong. Thank you, Auntie Anna. There you go, Artyom. As I always said, you lucked out with me. We all lucked out with Anna. She's a total deadeye. Now I only wish your mom could come with us too. With a real medic, we'd become unstoppable. No dobrze. Nastia, come have some tea. Don't be shy. Thank you. No co, nie wpuścisz nas do środka? Katya,
Chyba nie wpuści nas. This is an Ural. A couple of years ago we heard there was this great place on the Volga, so we made the journey. Who could have known that fanatics were in control now? And they say this place used to be great. Did you come with your husband? There were 15 of us, but now only Nastya and I are alive. I'm sorry. Hey, why are you so gloomy? Don't you like the tea? I do. Oh, when the gargoyle attacked, Nastya lost her teddy. The beast carried it away. It must have thought it was alive. Oh, don't you worry. We'll find your teddy. Huh, we call them demons in Moscow. And you call them gargoyles. Yes, where did those things crawl out from, I wonder? Well, there's radiation, chemical weapons and stuff. Nature just went strange. Yeah, the planet's been trashed. No wonder Silantius had such a hold over everyone here, with people seeing things like that every day. Poor fools. They live in darkness and die just like that, ridden with disease. I'm a trained nurse, but Silantius wouldn't even hear of me treating anyone. He said God claims his own. He only cares about feeding their bodies to that fish once they die. He says it's their sure way into heaven. I tried doing something to help them, but no, it's a sin. And then he just locked us up in that tower. And somehow a stupid flashlight made it worse. Uncle Crest gave me the flashlight, but Silantius got mad and smashed it. W zasadzie ta maska, nie wiem po co ją trzymam. So the man had to hide in the port. It's a Bisman lair, so Silantius can't get him there. He also wanted to make mommy marry him, but she didn't want to. He's old and nasty. Ugh. Yes, the gospel of the damn fish says nothing about marriage. I was lucky to protect my daughter. That crazy creep, he's just so... Will you take us away from here, please? Of course we will. Don't you worry. No dobra. Młynarz na nas czeka. Come over here, please. Okay. Great job saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. Oh. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. Then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now, but still, so many questions. There might not even be any enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau, from the top source. The Moscow government is essentially a local council, to put things in perspective. So, now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Aha. Czyli tam musimy się udać. No dobra. A możemy wsiąść do naszego pociągu? No, Yermak, jak ty nie wiesz od czego w ogóle zacząć, to ja to słabo widzę. I could replace the cylinder, but there's just no spare. I've got to fix this one. And I don't even know where to start. It usually takes a whole workshop to fix things like that. So you're going to the port to look for that mechanic? No oczywiście, że poszukam, no. Please, do your best. Otherwise we might as well get used to this place. Jasne. A ty co nam masz do powiedzenia? No cześć. Hello again, Artyom. You did great out there.
Or so everyone says. No. In the meantime, we have dug in here. We've been waiting for the occupying forces, but so far we have only seen winged and four-legged ones. Our ecology seems to sit badly with them. Some bandit-looking characters in the distance, too. Uh-huh. So, Artyom, are you going to the port? No. There's nobody there. At least, I haven't seen any normal people. But there sure are mutants, so you'd better take care. Okay. Take care, Artyom? The Scourge of the Dark Ones? Go get them all, Artyom. They'd better hope they can run fast enough. No, zobaczymy. By the way, Alyosha, my friend, that Katya lady Anna brought in? She's a nurse, so maybe you should have her look at your wound, huh? It'd make a great opener for getting acquainted, you know? No dice. Stepan's all over her with his rugged charm. I haven't got a chance. No tak. Dobrze, możemy jeszcze wsiąść do pociągu. Może tam jakieś coś by nam ktoś dał, jakieś zaopatrzenie. Zobaczmy, czy jest taka możliwość. Wpuści nas w końcu ten. How do you like the backpack? O. Is it comfortable? Can you operate stealthily with it? Teraz już nas wpuszcza. I have a present for you here. No dawaj, dawaj. A TR rifle. Ring any bells? It's pneumatic, but it still packs a wallop. Plus, making bullets for it is easy as pie, even in the field. Oh. Just remember to keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Other than that, it will never fail you. I did my best. So, bear it with honor. Okay, dzięki. And don't forget to drop by from time to time. I have a few ideas for improving it. O, widzę, że powietrze to schodzi z tej broni. Patrzcie na ten manometr. No, nie jest ona zbyt szczelna. No, ale co zrobić? Dobra, zobaczmy jeszcze na górę. Co tu można zdziałać? Czy w ogóle coś można tutaj zrobić? Chyba niekoniecznie. O, zniknął ten stolik. Stolik z radiem. Mapy też nie ma. No fajnie. No dobrze. To w takim razie cóż. Trzeba będzie zbierać się powoli. W drogę chyba. Zobaczmy mapę. No tak, czyli tu musimy się udać w tym kierunku. Dobrze, ponieważ mamy już 43 minuty nagrania, więc na ten odcinek kończymy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, dzięki za to, że dotrwaliście do końca i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, w którym będziemy kontynuowali tą rozgrywkę. Trzymajcie się, cześć!